Jezus dał ludziom nadzieję, spracowanym Jezus jest nazywany Słońcem Chwały i dla swojego ludu przyjdzie On z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, jak zapowiada Go prorok. Także możemy o tych wydarzeniach, które poprzedzać będą przyjście Pana Jezusa na ziemię w chwale, przeczytać w listach Nowego Testamentu i także o tym wydarzeniu, gdy Pan Jezus przyjdzie na ziemię z wszystkimi swoimi świętymi. O tym wspomina na przykład sługa Juda, gdy mówi, że prorok Henoch mówił, że Pan przyjdzie z wszystkimi swoimi świętymi, szósty po Adamie. Ale zanim się to zdarzy, ci święci muszą znaleźć się w niebie razem z Panem. I o tym czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan. I chciałbym, żebyśmy swoje serca skierowali na Pana Jezusa, przedstawionego nam w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, ale zaczniemy czytać od czwartego rozdziału, 13 werset. Tutaj apostoł Paweł mówi następujące słowa zachęty. Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście, synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni,
lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie, a prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Jest to list napisany do Tesaloniczan, ale 27 werset mówi nam, że jest to list napisany do Grabowian. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Więc jeżeli czujemy się czasem zaniepokojeni tym, że jest list do Kolosan, list do Tesaloniczan, a nie ma listu do Grabowian, no więc właśnie między innymi ten też takim jest. Choć oczywiście całe Słowo Boże jest dla nas, do naszego pożytku i każde słowo może dla nas wywołać pozytywny rezultat, gdyż wszelkie pismo jest natchnione przez Boga do pożytecznych rzeczy, między innymi do pouczania nas, do wzmacniania nas i radowania nas. Tak mówi między innymi pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział. I teraz, jeżeli popatrzymy na te wydarzenia, które są pewne, to dla nas, jako chrześcijan, nie są ważne czasy i pory, jak mówi pierwszy werset 5 rozdziału, ale dla nas jest ważny Pan Jezus. My oczekujemy Syna Bożego z niebios, który nas weźmie do siebie. Więc my nie czekamy na jakieś szczególne okoliczności na ziemi, gdyż słowo prorockie dotyczy ziemi, a my jesteśmy niebianami. My oczywiście wiemy, że te rzeczy na ziemię przyjdą i one przyjdą, tak jak jest tutaj powiedziane, jak na kobietę bóle brzemienne i oni nie uciekną. Tak samo jak kobieta, gdy jest w ciąży, zdrowej ciąży, to na pewno dojdzie do rozwiązania. Oczywiście dzisiaj mamy jeszcze znieczulenie i cesarskie cięcie. Natomiast tutaj, gdy Paweł pisał, ta technika jeszcze nie była stosowana i było oczywiste, że on tutaj chce nam dać przykład taki, że świat dojrzał do tego, żeby być przez Boga osądzony. I Bóg jest gotów sądzić. Natomiast jest
łaska Boża, która jeszcze ten sąd odwleka, jak mówi nam m.in. Piotr, że to cierpliwość Boża powoduje, że ta rzecz jeszcze się nie uruchomiła. Jeszcze możemy sobie przypomnieć słowa Jana Iwańskiego, który mówił, że gdy ostatni kamyczek do Kościoła Bożego zostanie wmontowany, to Pan Jezus przyjdzie po swoich. I być może dzisiaj, jak będziecie rozdawać traktaty, uwierzy to ostatnie serce i być może będzie to, co tutaj czytamy, pochwycenie, zabranie nas, bo być może ten jeden grzesznik właśnie dziś w Ostrzeszowie, w Ostrowie ma być uratowany. A być może wcześniej nie dojedziecie do Ostrowa i być może będzie pochwycenie wcześniej, bo ktoś inny zwiastować będzie Ewangelię temu ostatniemu, który jest z tych, którzy są wybrani przed założeniem świata, że będą częścią Kościoła. I wtedy wydarzy się to, co tutaj widzimy, że po pierwsze, to nie jest coś, co do czego możemy być niepewni, bo apostoł Paweł powiedział, że nie chce, żeby jakikolwiek wierzący był w niepewności. Więc jeśli możemy powiedzieć, że są jakieś rzeczy pewne, to pewną rzeczą jest to, że Pan Jezus przyjdzie po swoich, zresztą tak powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana, niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. A jeśli ja przeczytam to, bo jest ryzyko, że mogę jakieś słowo ważne tutaj, mówiąc z pamięci, przeinaczyć, a nie chcemy tego. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzycie w Boga. To jest taka forma, że może być również wierzycie w Boga i we mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czyli tutaj widzimy jednoznacznie, Pan Jezus obiecał, że przyjdzie znowu i weźmie swoich do siebie. Po co? Po to, żeby byli z Nim. Kiedy? Kiedy będzie przygotowane miejsce? Kiedy było to miejsce przygotowane? Ono było przygotowane, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, został złożony do grobu i zmartwychwstał po trzech dniach. I został w niebo wzięty i jako pierwszy człowiek wszedł do nieba. Wiadomo, wszystko co ma chrześcijanin opiera się na dziele ukrzyżowania Pana Jezusa. Tego, że On wszystkie nasze grzechy zgładził. W trzech godzinach ciemności przyjął sąd i umarł za każdego z nas, dając swoje życie za nas. I potem to życie swoje z powrotem wziął. Taki rozkaz wziął od Ojca. I teraz widzimy, że mamy tą rzecz, która jest pewna. Jeśli są rzeczy niepewne, trudne do zrozumienia, nie wiadomo jak się do nich zabrać, jak je zinterpretować, to faktycznie takie rzeczy potrafią w Piśmie się znaleźć. Ale są rzeczy pewne. Pewne jest to, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. I pewny jest to, że jak uwierzył w Pana Jezusa, to Pan Jezus przyjdzie i weźmie go do siebie. Są może jakieś skomplikowane sprawy, czyli może jakieś kwestie dotyczące naszego postępowania w różnych specyficznych warunkach. Ale te dwa punkty możemy uznać za pewne. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli twój dom uwierzy w Pana Jezusa, też będzie zbawiony. Jeśli uwierzycie, to razem oczekujecie Pana Jezusa, aż przyjdzie i weźmie was do siebie, abyście byli razem z Panem Jezusem na zawsze. Bo Pan Jezus za wszystko już zapłacił i to jest powód, żebyśmy się nie smucili, bo tak apostoł Paweł tu mówi, abyście się nie smucili. My jako chrześcijanie nie mamy powodów do smutku. Natomiast drudzy mają. Ci drudzy to są niewierzący, to jest świat, to są ci, którzy nie znają Pana Jezusa. Oni mają powody do tego, żeby się martwić, bo nie mają nadziei.
my mamy nadzieję. Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja w świecie, słowo to jest dość chwiejne i wątpliwe. Natomiast w chrześcijaństwie nadzieja nie zawodzi. Czyli można by powiedzieć, że jeżeli nadzieja nie zawodzi, to jest bardziej stabilne niż najbardziej betonowe zakotwiczenie w jakiejś konstrukcji. Nadzieja nie zawodzi. Jej to trzymamy się jak kotwicy duszy wchodzącej za zasłonę. I teraz mówimy dalej, bo jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał? Prawda, że wierzymy w to, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał? Jeśli nie, to nasza wiara jest daremna. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy, mówi apostoł Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. Więc jeżeli ktoś nie wierzy w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, no to jest najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Dlatego, że traci czas na chrześcijaństwo, a nie ma żadnych podstaw, żeby wejść do nieba, bo nie wierzy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Ale my wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I tak samo jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Możemy być tego pewni, bo jest tu powiedziane, że to jest właśnie powiedziane po to, żebyśmy nie byli w niepewności. A to nam mówią na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, apostoł Paweł był tak pewny tego, że to może się zdarzyć w każdej chwili, w każdej sekundzie, że zakładał, że jest możliwe, że o tych, którzy pozostaną przy życiu, może użyć słowa my. Czyli, że również nawet i on będzie wśród tych żywych w czasie pochwycenia. Dlatego, że inne kwestie są mniej pewne. Niektóre rzeczy są oparte na naszych mądrych przemyśleniach na temat bardziej skomplikowanych kwestii. Ale jeśli chodzi o to, że Pan Jezus może przyjść jeszcze dziś, to jest pewne. Nic Go nie powstrzymuje, bo On już szedł do nieba jako pierwszy człowiek, człowiek Chrystus Jezus. I On otworzył nam miejsce. Już nie ma żadnych barier pomiędzy tym, żeby mógł nas wziąć do siebie i zabrać nas do siebie. I to nam powiedział tutaj sługa Boży na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. My się wcale z nimi nie ścigamy. Ale mogłoby być takie rozumienie, że teraz my będziemy zabrani przed Noem, przed Abrahamem, przed Dawidem, przed innymi, przed Ablem. Więc tutaj nie wyprzedzimy ich. Każdy, kto uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, jest zbawiony. W dawnych czasach oczywiście wypatrywano Chrystusa z dala, nie nazywano Go Chrystusem. Jest powiedziane o Abrahamie, który jest ojcem wszystkich wierzących, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Więc Abraham uwierzył. Zawsze zbawienie jest na podstawie wiary, niezależnie od uczynków. O Noem jest powiedziane, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe był takim samym grzesznikiem, jak wszyscy inni w jego pokoleniu, ale potem widzimy w wersecie następnym, po tym, gdy Noe znalazł łaskę w oczach Pana, że stał się sprawiedliwy pośród swego pokolenia. Bo to właśnie tak działa, że najpierw jesteśmy częścią problemu, ale gdy Bóg okaże nam łaskę i uwierzymy Panu Jezusowi, to stajemy się światełkami, o czym dalej będzie też tu powiedziane, świecącymi w ciemnym miejscu. I ci wszyscy święci Starego Testamentu, którzy poprzedzali nas w czasie i uwierzyli Bogu i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu, oni będą zabrani do nieba razem z nami, a w zasadzie to my razem z nimi, bo oni, jest tutaj w 16 wersecie powiedziane, sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej wstąpi z nieba. Czyli Pan Jezus wstąpi z nieba. On już tam jest. On wszedł do nieba, przygotował dla nas miejsce i zgodnie z zapowiedzią
przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. I wtedy stąpi z nieba i najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Właśnie ci wszyscy, którzy wypatrywali z dala, jak mówi Hebrajczyków 11 rozdział, oni wszyscy najpierw powstaną. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, i tu jest bardzo ciekawe słowo, porwani. Od tego słowa właśnie pochodzi nasze pochwycenie, gdyż w niektórych przekładach jest razem z nimi pochwyceni. Będziemy, na przykład jest w Zielonym Nowym Testamencie z XIX wieku wydanym przez Bolesława Goetze, ostatnia edycja, tam jest razem z nimi pochwyceni będziemy. Pochwyceni będziemy w obłokach, powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem, czyli dokładnie to, co mówi Ewangelia Jana 14 rozdział, że abyście ze mną byli tam, gdzie ja jestem. Zawsze będziemy już z Panem. I faktycznie 7 lat później Pan Jezus przyjdzie na ziemię ustanowić nowe przymierze, rozpocząć 1000-letnie królestwo i wtedy z Nim będziemy. Jak mówił Henoch, oto widziałem Pana przychodzącego z tysiącami Jego świętych. I to będzie wspaniałe wydarzenie, którym również będziemy uczestniczyć, bo jak mówi objawienie, na przykład 19 rozdział, tam jesteśmy widziani, że będziemy na koniach. Nie umiesz jeździć konno? Ja nie umiem. Wtedy będę jechał konno i będę jechał za tym, który, z którego ust będzie wychodził obosieczny, ostry miecz. Będę jechał za Panem Jezusem. I przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Czy to nie jest powód do radości, że będziesz brał udział w tak wielkim wydarzeniu tylko na podstawie tego, że Pan Jezus umarł za ciebie, zmartwychwstał i ty jesteś zbawiony tylko przez Jego ofiarę. Nie używam słowa tylko pomniejszając, bo to też niestety w polskim ma takie znaczenie. Chodzi mi o podkreślenie tego, że jedynie na podstawie tego nic nie możesz do tego dodać, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy. Pan Jezus jest Zbawicielem każdego, kto Mu uwierzył i Pan Jezus już jest tym, który gwarantuje to, że się to wszystko, co obiecał, wydarzy. I nie zawiodła żadna z dobrych obietnic, które dał nam Pan. Wszystkie się nam wypełniły. Nie zawiodło z nich żadne słowo, powiedział m.in. Jozue. Ale i my, gdy patrzymy w życiu, to Bóg zawsze wypełnia wszystkie obietnice swoje. Nie zawsze odpowiada na nasze modlitwy według naszego wyobrażenia, ale zawsze spełnia swoje obietnice. I tutaj dalej widzimy. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czy możemy wpisać w kalendarzu, kiedy odwiedzi nasz dom złodziej, albo naszą pracę, albo samochód? Nie możemy, prawda? Złodziej przychodzi niepostrzeżenie i nie jest tak, że jest umówiony na dzisiejszą noc, że przyjdzie. I tak jest właśnie z przyjściem Pańskim. Nie możemy go sobie zapisać w notatniku, że przyjdzie tego i tego dnia. I to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że wszelkie wyznaczanie dat jest bardzo głupim pomysłem. Nie daje to pokoju, nie daje to poczucia pewności, a daje jedynie to, że grzeszy się przeciwko Słowu Bożemu, bo Słowo Boże mówi, nikt nie zna dnia ani godziny. I tu są pewne wskazówki. Po tym, gdy zostaniemy zabrani do nieba w pochwyceniu, na ziemi zajdą poważne zmiany. Jest powiedziane, że Duch Święty, mieszkający w chrześcijanach, zostanie zabrany spośrodka. Gdyż teraz, gdy jesteśmy na ziemi, mieszkający w chrześcijanach Duch Święty powoduje, że to zepsucie, które jest na ziemi, tajemna moc nieprawości działająca tu na ziemi, jest powstrzymywana przez działanie Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że to nie jest nasze działanie, to jest działanie Ducha Świętego. On ma moc powstrzymywać i On zostanie razem z nami zabrany spośrodka.
I tutaj możemy to zupełnie widzieć, że to nie jest nasza zasługa, a jedynie Pańska. I teraz, jeżeli zostanie Duch Święty zabrany, także nie jest prawdą, że pochwycenie jest tajemniczym czymś, jak to czasami się słyszy. No nie, bo przecież tu jest powiedziane, że to jest objawione, a Biblia jest drukowana w największej liczbie egzemplarzy na świecie jako książka i każdy sobie może przeczytać, więc jeżeli ktoś opowiada bzdury o tajnym pochwyceniu, no to nie wie, co mówi. Może powiedzieć, że tajne to są jakieś sprawy, które na przykład są znane tylko Polakom, bo są w polskiej literaturze napisane. Ale to, co jest zapisane w Biblii, jest znane wszem i wobec. Mało tego, jest to często głoszone. Więc nie jest coś takiego jak tajne pochwycenie. Ono będzie dla każdego, kto zobaczy, że zniknęli chrześcijanie, dosyć bolesne w skutkach. I jeżeli sobie przypomnimy takie wydarzenie z historii jak zburzenie dwóch wież w Nowym Jorku, to brat Eugene Vedder często podawał jako przykład. Tam zginęło kilka tysięcy osób, około 2000, może 5000, zależy jakie są szacunki. I on powiedział, zginęło niewiele osób w porównaniu z całą populacją Stanów Zjednoczonych, a to nagłe zginięcie tylu osób spowodowało ogromne zmiany i w prawie, i w sposobie działania tego wielkiego kraju, jakim są Stany Zjednoczone. A teraz sobie wyobraźmy, że jeżeli patrzymy na statystyki, to więcej niż połowa Amerykanów deklaruje, że wie, czym jest Nowe Narodzenie i że miało w swoim życiu to doświadczenie, że poprosiło Boga o przebaczenie grzechów. Mniejsza z tym, ile tego jest naprawdę, bo tego oczywiście nie wiemy, niektórzy mogli powtarzać po rodzicach, niektórzy mogli przeczytać książce, niektórzy mogli tego nie przeżyć, tylko zobaczyli, że wszyscy potwierdzają, więc oni też. Ale jeżeli nawet są to szacunki zawyżone, to sobie teraz wyobraźmy, że z 300-milionowego narodu znika 30 milionów. Niech będzie tak, że te szacunki są strasznie zawyżone. Ale jeżeli zniknęłoby 30 milionów z takiego kraju wielkiego, to nie byłoby ono niezauważone. Każdy z nich spełnia jakąś funkcję. Jest czyimś dzieckiem, czyimś wnuczkiem, czyimś ojcem, czyjąś matką, czyjąś babcią, czyimś dziadkiem, czyimś sąsiadem, czyimś dłużnikiem, czyimś wierzycielem. To są powiązania, które nie będą niezauważone. I to spowoduje, że będą pytania, co z tymi ludźmi, gdzie oni są. I tutaj widzimy, właśnie nawiązuje do tego pokój i bezpieczeństwo, bo na pewno to wywoła niepokój i poczucie zagrożenia. I jeżeli tutaj widzimy pokój i bezpieczeństwo, to nie przypadkiem to pada, bo można sobie wyobrazić, że wtedy ci wszyscy, którzy będą mieli wpływ na życie ludzi codzienne, będą dążyć do tego, żeby przywrócić poczucie pokoju i poczucie bezpieczeństwa, żeby coś takiego się nie zdarzyło. My z Daniela wiemy, że pojawi się pewien wyrzutek, któremu nikt nie powierzy godności królewskiej. I on tą władzę weźmie i zawrze przymierze na jeden tydzień, na 7 lat. I będzie się podawał za Wybawiciela, za Chrystusa. Izraelici czekają na nowe przymierze. On powie, to ja jestem Chrystusem i mam dla was przymierze. Niektórzy połączą kropki. I być może ta cała ziemia pójdzie za zwierzęciem, jest przejawem tego, że część będzie z nim wiązać nadzieje polityczne, a część będzie z nim wiązać nadzieje społeczne, a część będzie z nim wiązać nadzieje religijne. I teraz, jeżeli mamy taki masowy ruch poparcia dla takiego człowieka grzechu, to on zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 7 lat, na jeden tydzień, tak mówi księga Daniela. A objawienie objawia nam, że składa się z dwóch okresów po 1260 dni, czyli 3,5 roku, czyli 42 miesiące. Czyli można by powiedzieć,
że te słowa w połowie, to przymierze będzie złamane, to, że to będzie wręcz z matematyczną dokładnością dokładnie pół z 7 lat, czyli 3,5 roku. I teraz ten człowiek, jak widzimy go, on jest przedstawiony w objawieniu jako najpierw jadący, jako jeździec z łukiem bez strzał, czyli taki, który właśnie dyplomacją i różnymi zabiegami doprowadzi do tego, że ludzie będą gotowi ze sobą współpracować. Wiemy, że na wzgórzu świątynnym, tu gdzie teraz jest meczet, obok jest drugi, że będzie tam składana ofiara Bogu, że będą ofiarowane Bogu ofiary. Jak on to zrobi, skoro to jest najbardziej drażniący punkt na świecie, od którego się zaczyna wiele kryzysów? On jakoś to zrobi. Doprowadzi do tego, że zawrze ścisłe przymierze z wieloma na 7 lat i faktycznie pozwoli się Izraelitom składać tam ofiary. I w połowie tych 7 lat powie: nie musicie już składać ofiar, ja jestem Bogiem. I mówi to w liście do Tesaloniczan drugim Paweł, że zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Więc tutaj widzimy wyraźnie, jak ta moc ciemności będzie funkcjonować i doprowadzać do tego, że będzie coraz gorzej na tej ziemi, bo powstrzymujący Duch Święty będzie zabrany z chrześcijanami. I wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, ale niestety oni będą w ciemności. Aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył, wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, jesteś synem światłości, jesteś córką światłości, jesteś synem dnia, jesteś córką dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Tu jest słowo synami, ale to wynika z greckiego języka. Grecki język ma, zresztą hebrajski też, taką specyfikę, że jeżeli na przykład jest 100 mężczyzn i ani jednej kobiety, to używa się rodzaju męskiego. Jeśli jest połowa na pół mężczyzn i połowa na pół kobiet, używa się rodzaju męskiego. Jeśli jest 100 kobiet i jeden mężczyzna, używa się rodzaju męskiego. I jeżeli dopiero jest 100% kobiet, używa się rodzaju żeńskiego. I dlatego w tym słowie synami możemy mieć pełną wolność, żeby widzieć, że zgodnie z nauczaniem Nowego Testamentu jest tutaj i miejsce dla braci, i miejsce dla sióstr, a nie tylko dla mężczyzn. I to samo z synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. My należymy do Pana Jezusa. Pan Jezus, umierając za nas, przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa Jego światłości. I teraz jest zachęta. 6 werset. Przeto nie śpijmy jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Od razu nam przychodzi na myśl przypowieść o 10 pannach. One wszystkie zasnęły. 5 z nich było wierzącymi chrześcijankami, 5 z nich było niewierzącymi wyznawczyniami. I one, dopóki spały, były nie do odróżnienia. Człowiek martwy jest nie do odróżnienia od człowieka śpiącego, dopóki jeden i drugi leży. Oczywiście dopiero jeśli się zacznie bliżej przyglądać sprawie, można znaleźć różnicę. Ale jeśli się popatrzy tak ogólnie, to różnic nie ma. I tutaj one spały, martwe duchowo i żywe duchowo. I gdy przyszedł czas, że było wezwanie, oblubieniec nadchodzi, to obudziły się wszystkie. I co ciekawe, bardziej aktywne były te głupie, te, które były niewierzące. One grały pierwsze skrzypce. One były najbardziej aktywne i to jest bardzo uderzające, że niewierzący religijny świat robi w tym zakresie dużo więcej zamieszania niż prawdziwi wierzący. I teraz
Jeżeli popatrzymy na tą różnicę między nimi, to pięć z nich było mądrych, bo miało olej w lampach, były wierzącymi, bo miały w sobie Ducha Świętego. Uwierzywszy, człowiek jest zamieszkiwany przez Ducha Świętego i jest zapieczętowany Duchem Świętym na dzień odkupienia. I tutaj widzimy, że jesteśmy zachęcani, żeby jednak nie spać. Nie śpijmy. Spanie ma to do siebie, że wtedy jesteśmy bardzo podobni do martwych. I to nie jest dobra rzecz. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią. Znowu, noc nie chodzi o biologiczną noc, choć jest tutaj gra słów. Bo ci, którzy śpią, w nocy śpią. A ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Faktycznie jak ktoś jest w nocy duchowej, to potrafi różnego rodzaju odurzające środki stosować, żeby jakoś poradzić sobie z rzeczywistością nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Chrześcijanin ma być trzeźwy, przywdziawszy pancerz wiary. Tu jest nawiązanie do Efezjan, 6 rozdział, do właśnie pełnej zbroi Bożej. Należy brać pod uwagę to, że Bóg nie chce, żebyśmy byli na golasa. Chce, żebyśmy byli chronieni przed wpływami tego świata. Widzimy to też w przypadku ryb czystych. Czyste ryby musiały mieć łuski i płetwy. Płetwy, żeby mogły poruszać się w tym świecie, a łuski po to, żeby chronione były przed wpływem tego świata. Świata ciemności. Tutaj mamy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Dlaczego my tego potrzebujemy? Bo mamy cel. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. My zasłużyliśmy sobie na gniew. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Ale Pan Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy. I każdy grzech nasz został oddalony jak wschód od zachodu. I nie mamy już żadnej świadomości grzechów. Bo Pan Jezus wszystkie grzechy zgładził. W czasie, gdy sąd został na Niego włożony w trzech godzinach ciemności. I Pan Jezus nas zbawił raz na zawsze. Zbawienie jest nieutracalne. Kto uwierzył Panu Jezusowi, jest zbawiony raz na zawsze. Nie ma możliwości, żeby zbawienie stracił. I teraz jest tutaj jeszcze druga kwestia zbawienia. Gdy Pan Jezus przyjdzie właśnie po swoich i wtedy osiągniemy również ten etap, że nasze ciało zostanie przemienione w nowe ciało, uwielbione ciało i ono będzie wolne od grzechu. Zostaniemy zbawieni, uratowani od obecności grzechu w naszym życiu. A pomiędzy tymi dwoma punktami jeszcze jest coś takiego jak codzienne ratowanie nas od wpływu grzechu na nasze życie. I to widzimy na przykład w obietnicy, którą apostoł Paweł złożył siostrom, że zbawione będą przez macierzyństwo, jeśli będą trwać w wierze i w innych tam elementach, co jest wymienione. Więc mamy trzy aspekty zbawienia. I tenże aspekt zbawienia, który jest związany z pochwyceniem, jest dla nas dzisiaj głównym tematem, gdy Pan Jezus przyjdzie po nas. I który umarł za nas. Po co Pan Jezus umarł za nas? Tu jest powiedziane, że w pewnym celu. Abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czyli widać wyraźnie, że nawet jeśli zawiedziemy, nawet jeśli będziemy spali, to będziemy razem z Nim żyli. Bo to był cel śmierci Pana Jezusa. Oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy nie spali. Byłoby lepiej, gdybyśmy jako wierzący nieśli świadectwo, tak jak tutaj zresztą nas apostoł Paweł zachęca. Jest to dużo lepiej, jeśli dziecko Boże jest aktywne i życiu Chrystusa mieszkającemu w nim daje miejsce w swoim życiu i żyje tym życiem, bo wtedy najwięcej korzysta z tych wszystkich radości i przywilei, bo wtedy te wszystkie skarby niebiańskie już są dla niego dostępne tu na ziemi i może się tym radować i rozwijać. Ale jeżeli jest taki smutny przypadek, jak z tymi pięcioma pannami, które choć były nawrócone, zasnęły, to też razem z Nim będą żyły. Dlatego, że Bóg wie, jakim tworem jesteśmy, że On stworzył człowieka dobrym, a my
zaczęliśmy uganiać się za różnymi marnościami i całkowicie ten obraz człowieka w sobie zniszczyliśmy. Także można powiedzieć, że nie ma w nas nic z pierwotnego człowieczeństwa, które było w Adamie. Prawdziwy drugi Adam dopiero był obrazem tego pierwszego i widzieliśmy, że ten pierwszy był obrazem tego drugiego, który miał przyjść. I teraz widzimy dlatego. Dlaczego? Dlatego. Dlatego co? Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Jest tutaj zachęta do tego, żeby właśnie radością zachęcać, przypominać i te zasady Słowa Bożego, które są nam znane i pewne, żeby jeden drugiemu przypominał, żeby jeden drugiego budował w oparciu o najświętszą wiarę naszą, raz na zawsze przekazaną świętym. Tak, żeby trzeba było tutaj zobaczyć ten wzrost, bo wzrost daje Bóg, ale podlewanie już należy do współwierzących. Zasadzenie należy do tych, którzy głoszą Ewangelię. Dzisiaj będziemy mieli, mam nadzieję, okazję widzieć w działaniu wierzących, którzy będą ewangelizować i cieszyć się z tego, gdy Pan Jezus da wzrost. I prosimy was, bracia, jest tutaj prośba oparta, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Ci, którzy pracują, nie śpią. I tutaj jest powiedziane, że mają prawo do tego, żeby mieć uznanie. Czyli nie wtrącanie się na przykład w ich sprawy w taki sposób, żeby im przeszkodzić. Żeby coś na przykład zepsuć. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że to uznanie jest naszym obowiązkiem. Bo jest powiedziane, że apostoł nas o to prosi. I też tu jest takie słowo, przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Gdy ktoś odważy się mówić ze Słowa Bożego, jak sprawy się mają, to w naturalny sposób zabiera miejsce wyższe nad tym, którego upomina, bo taka jest natura rzeczy. Gdy ojciec napomina syna, to dlatego, że jest po prostu w momencie tego napominania wyżej, choć jako ojciec oczywiście jest wyżej przez cały czas. Natomiast gdy jeden wierzący drugiego napomina, to także jest tutaj taka relacja. I w tym momencie nie jest to relacja, w której należy kwestionować tą sprawę, chyba że jest całkowicie bezpodstawne napomnienie, no to wtedy wiadomo, jest to nadużycie. Jest, zdarza się. Natomiast jeżeli jest to normalne, czyli coś ktoś zrobił dobrze i ktoś chce go napomnieć do tego, że idzie w dobrym kierunku, to należy z tego jak najbardziej skorzystać. Trzeba to napomnienie i zachętę przyjąć z pełnym szacunkiem dla tego, kto to robi. I szanujcie ich. I miłujcie jak najgoręcej, i tu jest ciekawe, dla ich pracy. Jest to nazwane pracą. To nie jest lenistwo. Leniwiec by powiedział, a nie będę napominał. Tak, spodobało mi się to, co dany brat wykonał, dana siostra wykonała, ale nie dam mu słowa zachęty. Nie chce mi się. To jest lenistwo. Ale podejść do takiej siostry i powiedzieć, zrobiłaś to świetnie. Albo podejść do tego brata. Podziwiam to, że wykonujesz tą pracę regularnie i modlę się o to, żebyś mógł wytrwać. To jest już wysiłek. Podejść i powiedzieć, jest to bardzo dobra rzecz, którą robisz. Jest to bardzo dobra rzecz i ona jest na wzór Pana Jezusa, bo jest powiedziane, że w dniu sądu każdy chrześcijanin otrzyma pochwałę od Boga. To jest bardzo ciekawe, że musimy wszyscy stanąć przed sądem Bożym i każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ten sąd będzie właśnie dla chrześcijan w momencie pochwycenia. Zaraz po pochwyceniu, na tym sądzie, gdzie będą pochwały,
i nagrody będziemy brali udział. Nie jest powiedziane, że tam będą jakieś różnego rodzaju negatywne zdarzenia. Wszystkie negatywne kwestie wziął na siebie Pan Jezus w momencie ukrzyżowania, umierając za nasze uchybienia i całkowicie to już jest sprawa załatwiona. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Apostoł Paweł widzi, że wśród wierzących będą niesforni, będą bojaźliwi, będą słabi. I to nie jest tak jak w zakonie, że słaby, no to niech się nie wtrąca, niech zostanie w domu, nie bierze udziału w walce. Niech sobie nie osłabia serca innych żołnierzy. Nie, mamy być wielkoduszni wobec wszystkich i wspierać każdą formę nawet małego wzrostu kogoś, żeby podtrzymać ten słabiutki wzrost. Jest tu powiedziane, podtrzymujcie słabych. Pociesz bojaźliwego. Będą bojaźliwi. Nie naśmiewaj się. No, ty się boisz tego. Nie, to nie jest pociecha. Pociesz bojaźliwego. Także, jeżeli jest jakiś niesforny, to także trzeba go zachęcić, napomnieć i baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. To nie są dobre rzeczy, gdy ktoś jest słaby. To jest zła rzecz. To nie jest dobra rzecz, gdy ktoś jest niesforny. To jest zła rzecz. To nie jest dobra rzecz, gdy ktoś się boi. Lęk nie jest dobrą rzeczą. Ale my nie mamy teraz złem za złe oddawać. Mamy to zrobić tak, żeby pocieszyć bojaźliwego, podtrzymać słabego i zachęcić, napomnieć niesfornego. I dalej widzimy. Nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem wszystkim. Czyli znowu nie ma miejsca na stronniczość. Wszystkim. Każdemu jednemu, najsłabszemu, najbardziej zaniedbanemu barankowi Bożego stada mamy tak samo mieć serce na dłoni. I dalej zawsze się radujcie. We wszystkim mamy mieć miejsce na to, żeby pamiętać o tym, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Jeżeli wiemy, że zamiast do należnego nam piekła idziemy do nieba, to czy nie ma powodu do radości? Stąd mamy wolność powiedzieć, zawsze się radujcie. Zawsze jest miejsce na to, żeby cieszyć się. Bez przestanku się módlcie. I to też jest ważne, żeby nie przerywać modlitw. Być może ktoś osłabł, być może ktoś już widzi, że jego modlitwa nie jest jakoś wysłuchiwana, albo nie umie się modlić. Zauważył, że inni tak się ładnie, wspaniale modlą, po 20 minut potrafią się modlić publicznie, a on potrafi tylko powiedzieć: Jezu, dziękuję, że mnie uratowałeś. A nawet tego może nie umie. Nie przestawaj. Módl się tak, jak umiesz. Powiedz Bogu: Boże, nie umiem się modlić, ale wiem, że Ty mnie kochasz. I coś podobnego możesz powiedzieć. Zapisz sobie na kartce i przeczytaj jako swoją modlitwę, jeśli nie umiesz złożyć myśli. Bez przestanku się módlcie. Ta modlitwa jest taka, że nie powinna być przerywana. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie. To jest właśnie ważne. Za wszystko dziękujcie. Zawsze są powody do podziękowania. Zawsze są powody do tego, żeby się cieszyć w Panu i mieć podstawę do tego, żeby Mu szczerze, prawdziwie, szczerego serca podziękować. Wyszukuj takich rzeczy. Jeśli nie widzisz ich, zastanów się jeszcze raz, na pewno są. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. To jest bardzo ważne polecenie. Bo łatwo potrafimy zgasić ducha, czy to właśnie oddając złem za złe, czy też w jakiś sposób nie przestrzegając tych zasad, które wcześniej Paweł tutaj wymienił. Nie mamy lekceważyć Słowa Bożego, które jest proroctwem, ale też nie lekceważmy nawet najbardziej, można by powiedzieć,
słabo powiedzianych wypowiedzi braci, którzy być może nie są tak wymowni, ale mają swoje życie z Bogiem. I być może on powie 3 słowa źle na 8 dobrych i powie to, czy to w rozmowie prywatnej, ale widać, że w tym jest Duch Święty, który w jego życiu działa i który przynosi pewnego rodzaju działanie w praktyce. I warto także nie lekceważyć tego, gdy rozpoznamy, że to jest natchniona wypowiedź z obecności Bożej w wykonaniu czy to brata, czy siostry. Siostry też jest powiedziane, że mogą prorokować, choć oczywiście nie w zgromadzeniu, bo w zgromadzeniu siostry mają milczeć, jak i zakon mówi. I dalej widzimy, wszystkiego doświadczajcie, tego co dobre, tego się trzymajcie. Czyli jest tutaj powiedziane, że mamy być czujni i kontrolować to, co wchodzi do naszych umysłów. Mamy kontrolować to, co jest nam podawane. Jest powiedziane, żeby jeśli ktoś przemawia, to inni niech osądzają najpierw siebie samego w świetle Słowa Bożego. To też słyszeliśmy, jak była konferencja, to chyba brat Steyer to powiedział. Najpierw samego siebie mamy w świetle tego, co mówi kaznodzieja z zakazalnicy ocenić, ale również tego mówiącego. To jest także ważne. I mamy wszystkiego doświadczać, skontrolować w świetle Słowa Bożego i tego, co dobre, tego się trzymać. Tutaj przychodzi na myśl taka przypowieść o tym, że chrześcijanie powinni się nauczyć od kur. Kury, jak się im wysypie takie ziarno razem ze słomą, to nie zajmują się słomą, zajmują się ziarnem. Tego, co dobre, się mają trzymać i wtedy robią dobrze chrześcijanie. Na pewno w każdej wypowiedzi jest wiele słomy i wiele wody. I nawet Jakub mówi, że jeśli w mowie nie grzeszymy, to jesteśmy ludźmi doskonałymi, ale każdy z nas w wielu rzeczach dopuszcza się wielu uchybień, w tym również w mowie. I tutaj jest powiedziane, że doświadczając mamy wybrać to, co dobre, w świetle Słowa Bożego, pamiętając, że nie ma wśród nas apostołów. Nie ma wśród nas osobiście Pana Jezusa. Wszyscy nauczyciele, którzy odważają się mówić ze Słowa Bożego, to mówią dlatego, że Pan Jezus położył im coś na serce i chcą się tym podzielić. I jeden mówi piękniej, drugi brzydziej, jeden mówi dłużej, drugi krócej, ale jeżeli jest to odrodzony z Ducha Świętego brat, to on jest powiedziane w tym miejscu światłem. I on ma z tego światła coś do rozświetlenia. I tego, co dobre, mamy się trzymać. Na pewno będzie wiele niedoskonałości i tych niedoskonałości jest bardzo dużo w każdych wypowiedziach. Od każdego rodzaju zła z dala się mamy trzymać. Jest prosta zasada, żeby jeżeli mamy czas, to mamy go wykupywać, bo dni są złe. Jeżeli na przykład czytamy jakąś książkę, czy jakąś literaturę, to tutaj trzeba się do tego bardzo przyłożyć. Czy to do słuchania nagrań na YouTubie, czy w innych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że mamy za mało czasu, żeby wysłuchać wszystkich rzeczy dobrych, więc nie ma sensu słuchać rzeczy złych. Mamy za mało czasu, żeby słuchać wszystkich rzeczy bardzo dobrych, więc po co słuchać rzeczy dobrych, ale słabszych? Mamy za mało czasu, żeby przeczytać i wysłuchać wszystkich najlepszych rzeczy. Więc jest taka sztywna zasada, którą ja proponuję, żeby każdy stosował, bo ja ją sam stosuję. Że jeśli czytam jakiś materiał, to czytam do pierwszej herezji. I jeżeli jest herezja, czyli uderzenie w Pana Jezusa, albo uderzenie w doskonałe dzieło Pana Jezusa, to już nigdy tego autora nie czytam. Nigdy z tego autora nic, nikt mnie nie przekona, chyba że będzie bardzo błagał, zobacz Grzesiek, co tu jest, wytłumacz mi, co jest źle. Ale sam taki autor dla mnie już do końca świata nie istnieje, nie zaglądam tam. I to jest bardzo ważne, bo mamy bardzo mało czasu. Nie słuchajmy bredni, nie traćmy czasu na rzeczy, które pochodzą po prostu od ludzi nieodrodzonych, którzy zajmują się religią. Jeżeli on nie rozumie, że zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków,
jeśli on nie rozumie, że zbawienie jest nieutracalne, jeśli on nie rozumie, że czekamy na Pana Jezusa, który przyjdzie po nas, żeby nas zabrać do nieba i to może się zdarzyć w każdym momencie, jeżeli on nie rozumie, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym, to naprawdę szkoda czasu na tego typu śmieci. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest wspaniałe miejsce, które nam pokazuje, że Bogu zależy na tym, żeby właśnie było czystości Słowo Boże wpływające na nasze trzy sfery. Bo człowiek jest duchem, człowiek jest duszą, człowiek jest ciałem. Jesteśmy, można powiedzieć, tutaj skonfrontowani z tym, że człowiek ma ducha, duszę i ciało. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że dusza i duch to jest to samo. Nie, Słowo Boże wyraźnie mówi na przykład w Hebrajczyków, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, rozdzielające ducha od duszy. Więc to nie są te same rzeczy. I teraz jeżeli mamy ten werset, to widzimy, że tutaj one będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli miejmy to w pamięci, że modlitwą apostoła jest to, żeby w poświęceniu te wszystkie trzy składniki człowieka wierzącego były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dalej jest wspomniane, że wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. To nie będzie nasze dzieło. To jest jego dzieło. My się oddajmy jemu do dyspozycji, a on już tego dokona. Nawet jeśli my nie dochowujemy wiary, on sam dochowuje wiary, bo samego siebie zaprzeć się nie może. I to możemy być tego pewni. I bracia, módlcie się za nas. Znowu jest wezwanie do modlitwy, tym razem za apostołów, ale też za każdego z braci, za każdą z sióstr. Musimy pamiętać, aby się modlić. Nie tylko, gdy słyszymy, że są jakieś sprawy alarmowe albo jakieś powody do troski, choć wtedy wiadomo, jest to wtedy konkretniejsza modlitwa. Ale jest powiedziane, żeby się modlić i bez skazania za co. Jest powiedziane za nas. Czyli zawsze jest powód, żeby Bogu, brata, siostrę, którego znamy, przynosić w modlitwie. Jak tylko ci Duch Święty przypomni danego człowieka, pomódl się o niego. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. I kończy Paweł to pozdrowieniem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Amen znaczy tak jest, tak będzie, taka jest prawda. I możemy z tego się nauczyć, że czekamy na Pana Jezusa, który dziś może przyjść i zabrać nas do siebie. Oczekujemy na Niego, bo mamy być znani jako ci, którzy oczekują Syna Bożego z niebios. Jezus dał ludziom nadzieję. Spracowanym i zmęczonym odpocznienie, że istnieje dla grzechami obciążony. Jest dla bliskich i dalekich błogi pokój obiecany i trwający aż na wieki dać go może Pan nad Panem.